Ale twoja mama też była przez chwilę w partii. Ale przez chwilę. Nieporozumienie. Z Ireną Oberską, też aktorką, z moją przyjaciółką, niepojęte zupełnie. Dla mnie do dzisiaj siedziały i miały rozłożoną książkę, krótka historia o KPB i uczyły się fragmentów na pamięć. Jezus Maria, bo miałem egzamin. W teatrach były egzaminy. Z ideologii. A pamiętasz, jak pan Anatol go zdawał? Na pewno, no bo to było dosyć głośne. Tadeusz Fijewski, też objęty tym egzaminem, wszedł tam, prawda, długi czerwony stół, za stołem rozmaici towarzysze, ale również i towarzysze dzielnicy. I proszę bardzo, siadajcie towarzysze, on zdaje się nigdy nie był towarzyszem, ale usiadł. Powiedzcie nam, w jaki sposób zginęli twórcy proletariatu. Najważniejsze, żebyśmy zdrowi byli. Zdaje się, że jeszcze towarzysz dzielnicy chciał pomóc, prawda? Oczywiście, więc życzliwa komisja powtórzyła jednak uparcie pytanie, na co towarzysz dzielnicy, który bardzo prywatnie lubił pana Tadeusza, chcąc mu pomóc, tak trochę cofnął się z tego szeregu stołowego i dyskretnie pokazywał tego, na co pan Tadeusz tak wychylił się na tym krzesełku i co, skoczyć? Ja nie wiem, czy ty powinieneś śmiać tej anegdoty, bo zdaje się, że twoje pierwsze lata w Teatrze Polskim to właśnie były takie jak jego. Dobrze, skakałem, tak. Tam chyba nawet system był taki dosyć ciekawy. Bardzo znany w najlepszym towarzystwie, że ktoś chodził po końcu przedstawienia po garderobie i upuszczał tam 20 zł. Ktoś następny przechodził i też niby upuścił 10, ktoś dał 20, ktoś 50. Jak pewna suma się uzbierała, do mnie mówili gówniarzu, pozbieraj i zapieprzaj. Ja już wiedziałem co. Zbierałem te pieniądze i leciałem do Harendy po pół litra. Przynosiłem im. Oni bardzo kontenci wypijali to w ciągu 15 minut, może szybciej. I znowu leciałem. Słuchaj, ty w ogóle z bieganiem w tym Teatrze Polskim miałeś więcej historii, prawda? Jeszcze gruźlica ci pomogła w bieganiu, paradoksalnie. Miałem inaczej na pulsu i no to musiałem go leczyć, więc pani doktor Goniszewska zaaplikowała mi zastrzyki ze streptomycyny i takie końskie dawki. Znaczy, no bo ja zawsze byłem, wtedy nie byłem gruby tak jak teraz, teraz też bym tego nie wytrzymał. Ale to była taka dawka, że jak zrobili ten zastrzyk, to za chwilę właściwie byłem na rączu. Tak, go bardziej drętwiały i myślę sobie, nie da rady, tak, bo mam nagrania w telewizji. Jak ten zobaczy, że ja tu powiem po prostu, że jestem pijany i wyrzuci mnie. Więc poszedłem z powrotem do pani doktor i mówię, że no, mam taki kłopot. Mówi, dobrze, dobrze, to ja panu będę to dawała z B12. B12 wtedy, w tamtych czasach, czyli 64 rok, to był właściwie w sferach sportowych doping. I ja to na własnej skórze stwierdziłem, dostając tę streptomycynę z B12, nagle znalazłem się w takiej sytuacji. Ja codziennie musiałem być na zastrzyku na ulicy Wiejskiej, czyli to jest Karasia, cały Nowy Świat, Plac Trzech Krzyży, Wiejska, czyli kawałek drogi. Że jak wychodziłem, to nie mogłem iść, musiałem biec, bo mnie roznosiło. No i biegłem. Jak byłem już przy klatce schodowej na Wiejskiej 19, bardzo dobry pomysł, na piątym piętrze.
przychodzi dla gruźlików. Taka selekcja naturalna. Kto nie dojdzie, to nie warto leczyć. Tak jest, tak jest. I ja wtedy przed tą klatką mówię, no i teraz. I wpadałem w okres, spoczona oczywiście do jego gabinetu, ona mi robiła zastrzyk. I po którymś piątym chyba zastrzyku z B12, ona, a ja tam na schodach mijałem rozmaite postaci, uczepione poręczy, ledwo oddychające przy oknie, odsłaniające się. I czy może mi pan wytłumaczyć, dlaczego ci, którzy przychodzą po panu, pytają, czy pan jest chory?